bydło dziobate goni w podwórku. Proszę się tym tutaj bałaganem nie przejmować, ze względu takiego, że robię porządki. Powolutku porządki robię. Powolutku tutaj wszystko znika. Na spokojnie, bez jakiegoś tam parcia. Jak widzicie, wyciągnąłem MRF-a. Jeszcze on jest. Jeszcze go nie sprzedał. Stoi też TTR-ka. Kurde, ale zimny wiatr. Jasny pieron, minus parę stopni już jest chyba. Minus 2. O, zimno. Myślałem, że sobie pojeżdżę, ale nie będę ryzykował przeziębienia. Ponieważ łatwo zachorować na jakąś tam chorobę. Nie wiadomo co. Cóż, poopowiadam wam troszeczkę, czemu MRF stoi, czemu na nim nie jeżdżę. No mianowicie temu, że jak na razie nie mam modułu zapłonowego. Oryginalnie u mnie moduł jest w tym miejscu. Jak widzicie, kosteczka. Kosteczka jest, modułu nie ma. Sprezentowałem mój moduł zapłonowy Pitbike Riderowi, jak sprzedawał swojego MRF-a. Tam chłopaczek do niego przejechał. Miał przyjechać, a okazało się, że moduł się w przeddzień sprzedaży zrąbał. No i szukał na szybkości, więc no, ja nie jeździłem moim MRF-em wtedy, nie miałem kiedy jeździć. To akurat mu sprezentowałem wtedy od mojego, a ja no, oczywiście no, będę musiał sobie kupić nowy moduł zapłonowy. Cóż, no cóż, no. No i na razie no, nie kupuję tego modułu, no bo nie ma kiedy. Muszę zajechać do Lamby, do Tarnowa, bezpośrednio, no najlepiej osobiście. No ja za przesyłki nie będę płacił, ze względu takiego, że mam lanosa na gaz. No i w związku z tym za 20 zł to ja do pracy mogę przez półtora tygodnia sobie polatać. I mi szkoda, troszeczkę wam powiem. Za bogaty, jak wiecie, to ja nie jestem. Cóż, no MRF, no jak na razie widzicie, no stoi odłożony w kąt, niepalony. Na razie czekam, aż ta zaraza minie, wtedy ewentualnie do Lamby podjadę, dopiero wtedy. Tak, to na razie też nie mam parcia za bardzo na jazdę tym MRF-em. Ze sprzedażą też takiego parcia nie mam, nie wystawiłem tego sprzętu od już dawna nigdzie. Więc stoi u mnie i tak jakby jakiś żywcem kupiec był, no to wtedy sprzedam. A tak to zbytnio mi się nie spieszy. No cena, jaką tam sobie za to wołam, jakby zaraz będą... Co się drzesz? Cena, jaką ja wołam za tego sprzęta, zaraz będą oczywiście hejty, że tyle za niego nie dostanę. 6,5. 6,5 tysiąca. Zaraz powiem, ile? Nikt ci nie da tyle za ten motor i to wszystko zaraz będzie. No to sobie kupcie RCZ-a nowego, no. Jak jest za drogo. Jak jest za drogo, kupcie se nowego RCZ-a. W RCZ-cie na pewno będziecie mieć Mita z C20 z tyłu, C21 z przodu, na pewno będziecie mieć w RCZ-cie, na pewno będziecie mieć zawieszenie Fast Ace'a. Na pewno będziecie mieć regulowaną półkę, to zależy od ridera, czy możecie sobie przybliżyć, oddalić kierownicę. Na pewno będziecie mieć łańcuch DID NZ3 z tyłu ze zbiorniczkiem DNM, a na pewno będziecie mieć. I też tyle mocy co Kaio 170, więc... I co najważniejsze, tak samo będziecie mieć w tym RCZ-cie gaźnik VM24. I uczciwy filtr powietrza. No, na 100% będziecie mieć to samo w waszym tym RCZ-cie zamontowane. Więc no, aha, i uczciwy zacisk z tyłu. Zacisk z tyłu, w którym klocki nie schodzą po tygodniu jazdy. Mało ważne, że miedziane założycie, ale i tak wam będą schodzić. I tak będą wam schodzić i na pewno będziecie mieć większą chłodnicę oleju. Więc no, kupcie se nowego RCZ-a, no. Jak nie kupię teraz tego modułu zapłonowego, a ktoś by chciał kupić, to mogę nawet spuścić 300
na tym, że no nie da rady go odpalić, no ale daje gwarancję, że no na pewno ten sprzęt pali, jeździ. Cóż, no, ale to raczej bardziej bym proponował, jakby to powiedzieć, przyjechać, aby ktoś był żywcem zainteresowany tym sprzętem, tym motorkiem. A i na pewno dostaniecie do motocyklu drugi komplet plastików, zapasowe zębatki, nie zębatki, jakieś tam pierdółeczki, bo dorzucam oczywiście ten do motoru. To na pewno dostaniecie do tego RCZ-a nowego. No i teraz jakby tak przemyślał, no zróbcie, kupcie sobie RCZ-a i powymieniajcie sobie na takie oponki. No oczywiście w tym RCZ-cie są tam te opony, te kędy, no ale jak jeździcie po naprawdę ostrym błocie, no to tam ta kęda się moment zalepia i te opony, co tutaj macie, są na pewno lepsze. W szczególności przednia naprawdę fajnie się klei. Brzydko może wygląda, bo jest duża guma, ale powiem wam, że naprawdę się klei. Z tyłu koło jest prawie, że wielkości, można powiedzieć, że prawie, że jest wielkości opony seryjnej i felgi 14, a z przodu jest koło wielkości 17, więc teoretycznie, jakby tak patrzeć, no to teraz macie tego pita prawie, że na tych wielkich kołach. Bo tyle jest opony, na tylnej oponie, na tylnym kole jest bardzo, troszeczkę mniejsze koło, minimalnie mniejsze jest, ale z przodu jest wielkości 17 koło. No, na niskiej oponie, więc tyle w temacie. No, i moc jest odbierona, staje na trzech biegach beżonego, ale na czwartym to w zależności, ale to w zależności od prędkości i też poderwie z gazu, cały czas mówię z gazu, bez żadnego szarpania. Jakby jak szarpiecie, no to nie ma co mówić, na pewno wyrywa przy każdym gazie, wyrwie na koło. No i tyle, no mogę powiedzieć, no. Chcieliście wiedzieć, niektórzy byli, jakby to powiedzieć, mylnie, nie wiem skąd ogólnie takie informacje się dostali, że no MRF został sprzedany, to już koniec kanału, pan MRF już nie ma MRF-a. No cóż, no nie nagrywałem, bo nie mam modułu, a no nie mam też za bardzo czasu, pracuję od rana do wieczora, po robocie jak przyjeżdżam to też pracuję, jest tu troszeczkę, mam do porobienia zawsze, więc cóż, na wszystko czasu nie mam. Też o jakieś tam darowizny albo coś w tym stylu nie będę prosił na razie, jeszcze daję radę, więc jakiś tam zbiórek nie organizuję i raczej na razie w najbliższym czasie nie będę organizował, bo daję radę. Naprawdę daję radę jeszcze, więc nie jest aż tak źle. TTR-ką też w ostatnim czasie nic nie jeździłem ze względu takiego, że no zimno, jakiś zimny wiatr zawiał, jest minus 5-6, no czasami do minus 10 w nocy dochodzi, naprawdę zimno jak masakrycznie, a w rano jest tak plus 2, plus 3, ale jak zawieje wiatr, to na minusie jest, tak jak teraz, kurde, ręka mi martwi, troszeczkę się trzęsie, ale stabilizacja aparaciku wyrabia. Pokażę wam, co robiłem w ostatnim czasie, jak widzicie, siekierki powbijane. Ojej. A mianowicie robiłem tutaj coś takiego. Tu jest kupa drzewa, tu jest cała kupa drzewa. Pan MRF robił zapasy, bo to musi drzewo wszystko przeschnąć, zanim będę to palił tym. Więc zapasy tutaj jest suche, odłożone na jedną stronę. Mokre jest odłożone na drugie, mokre będzie musiało dopiero na drugi sezon będzie palone, a tutaj tym suchszym w najbliższym, zbliżającym się sezonie będę palił w piecu, póki jeszcze nie zakazali. Kawasaki stoi, ostatnio naprawdę roboty od pierona zrobił, naprzywoził tego wszystkiego drzewa, no jak widzicie na razie jeszcze traktorka nie ma. Plastiki, dużo osób właśnie się pytało o te plastiki, to wyciągam je nawet. Kawasaki.
plastiki do niego są, ale nie zakładam, bo no mówię wam, no już uszczelka pod głowicą. Zaczyna mocno przepuszczać, jak widzicie, mokro jest, wydmuchuje, no tyle co on kurde przepracował, to naprawdę i tak jest szacun. I chłodnica mi się rozszczelniła i zaczyna mi tam kapać z jednego przewodu. Ale to chłodnicę może od MRF-a jakoś skombinuję i założę, powinno wszystko pasować, jest średnica śrubki ta sama, więc założę chłodnicę od MRF-a ewentualnie. Bo oryginalna kosztuje w granicach od 300 do 500 zł, to nawet nie będę kombinował, albo od jakiegoś auta zamontuję chłodnicę oleju. Na pewno, oczywiście ja to na pewno wymyślę coś, żeby było tanio, a zarazem dobrze. No. No i cóż, no i troszeczkę nie jestem zadowolony. Nie jestem troszeczkę zadowolony z gaźnika, ponieważ mam o połowę mniej gazu. Jest tutaj gaźnik, zamiennik, nie jest oryginalny, jest zamiennik. No i tak jakby pół gazu jest mniej w tym kładzie. Nie da rady mu tak depnąć jak na poprzednim gaźniku. Nie wkręca się na takie wysokie obroty. Po prostu tak jakby o połowę zakresu tutaj gazu mam. No po prostu o, tylko połowę gazu. Normalnie to wciskałem go tam, kurwa, na drugą stronę. A tak to do połowy zakresu tylko chodzi. Nie ma więcej gazu. Nie wiem czemu. Jakiś taki dziwny ten gaźnik. O, bydło dziobate się zainteresowało sprzętem. No, TTR-ka no, jest naprawdę zarąbisty sprzęt. Jak macie jakieś pieniądze i nie potrzebujecie jakiegoś super sprzętu, to polecam, nie, że ode mnie kupić, bo nie wiem, czy ja w ogóle nawet sprzedam, bo tak kurde normalnie rozmyślam nad tym sprzętem. Dużo jest zainteresowanych, ale czy to sprzedam wreszcie? Zobaczymy, no, przyjedzie kupiec jakiś, no, że sprzedam, ale naprawdę szkoda mi jest go. Kurde, na jeden z najlepszych motorów, na jaki jeździłem, mówię wam. Tak mi się fajnie tym jeździ, trzeba byłoby tutaj troszeczkę dołożyć tam parę stówek i kolejne się z 6 lat by latała, nie? Na tym spicie tak za bardzo projektów nie dam rady robić żadnych różnych takich ulepszeń albo coś, bo to jest taki motor bardziej do zapieprzania po torze. I myślę, nie wiem, powiem wam, że jestem na razie w fazie planowania, no tak wam powiem. Kupię chyba jakąś mniejszą pojemność, jakieś MRF-a 80, może coś takiego. No bo dużo osób się myli, troszeczkę ten, no, to pitbike do zabawy, to nie musi być, jak to dużo osób pisze u mnie na grupie, mam tyle i tyle wzrostu, tyle i tyle wagi, jaki MRF dla mnie. Jaki MRF dla mnie? Ja na przykład osobiście to przygarnąłbym MRF-a 80. Może tam z marki MRF by mi takiego sprezentowali. Śmieszek. No, za tą reklamę, no taki MRF by się przydał, nie? Miałbym na czym jeździć, na czym upalać na kole. Nie tylko katować TTR-kę, póki jeszcze ją mam. Przed remontem, albo jak ktoś kupi, no to nie będę miał już na czym jeździć. Z tą skutera niby mam, ale to nie jest to samo co motor z biegami. Motor z biegami to motor z biegami, albo półautomat. No takiego MRF-a 80 bym przytulił. Robilibym jakieś projekty, jakieś kombinacje i pokazałbym wam, że choćby nawet taka 80 jest super do zabawy. Speedbike Riderem my upalali, on by na swoim 80 runnerze braciakowi najmłodszemu by tam podkradał pewnie. No ja bym może latał na swojej 80. Tak, dla, jakby to powiedzieć, dla zabawy. Albo on te na przykład Romety, ten runner 110, też coś takiego mógłbym przytulić. Ale to tylko w pieniądzach, jakby było jakiś dobrych, też bym coś takiego przytulił. Fajny jakiś z rozrusznikiem, założyło może się kopkę do tego. Ewentualnie silnik wsadziłoby się jakiś z kopką w to ramo. Właśnie nie wiem, czy tam ramo pęka, czy nie pęka. Nie jestem w stanie powiedzieć. Dobra, no ja kończę odcinek taki krótki, informacyjny. No jak widzicie, MRF jeszcze jest. Zobaczymy może, jak załatwię ten moduł w najbliższym czasie, jak to dziadostwo wszystko minie. No to odpalimy, przejadę się tak na spokojnie i może go już chyba wystawię na marketplace, na Facebooku i sprzedam, bo stoi i się marnuje. Ktoś inny poupala, pokatuje tego sprzęta.
No, co do teterki, to jeszcze się muszę dobrze zastanowić. Jest dużo kupców, zobaczymy. Sprzeda się, to się sprzeda. A jak się nie sprzeda, no to chyba ją zrobię, tak wam powiem. Naprawdę szkoda. Szkoda jest motorka. Takiego motorku, no, powiem wam, no szkoda jest. A propos tych motorów też mogę powiedzieć co nieco. Dużo osób popatrzy, pomyśli sobie, no ja na przykład za niego sowołam 3,5 tysiąca złotych w takim stanie jaki jest. Bez żadnej możliwości negocjacji jest naprawdę bardzo dobra cena. W to co ja tutaj wsadziłem i tak nigdy nie liczę, żeby mi się coś zwróciło. No ale to co ja tu wsadziłem, no to i tak macie naprawdę bardzo dobrą cenę. Motor nietuningowany jest droższy. No i to jest TTR-ka z 2006 roku. Cóż. Co do takich motorków, ktoś pomyśli sobie 4000, bo takie TTR-ki chodzą w granicach 4-5 tysięcy złotych. Ktoś pomyśli, ile? Że ja sobie mogę 85 kupić w mniejszych pieniądzach. Za 4 albo za 3,5 tysiąca za 85 mogę kupić, a nie jakąś TTR-kę za tyle. Ale bierzcie pod uwagę to, że jak ktoś szanuje ten sprzęt, możliwościach tego sprzętu, to taki bardziej do spokojnej jazdy, nie znowu do tego harpagaństwa, szarpania manetą, takiej spokojnej raczej jazdy, do takiego upalania, to powiedzmy, no ja latam tym chyba z 6 lat od remontu. No i uszczelniacze zaworowe mi tam się uszkodziły. No. Cylinder na pewno nie jest przejechany, bo jest na Nikasilu 150 pojemności. Oczywiście pudełeczko mam. Stary cylinder, jeszcze 125 do tego motoru. Założony to jest Airsal, czy jakoś tak chyba. Na Nikasilu 150, właśnie nie pamiętam dokładnie już. Ale pudełko jest i wszystko od tego cylindra. No i. Cóż więcej no mogę powiedzieć, no i przez 6 lat użytkowania takiej 85, podliczcie sobie, tak przemyślcie na spokojnie, siądźcie sobie teraz przy komputerze, rozłóżcie się tam ładnie na tym fotelu i przemyślcie na logikę. Spalanie. Teraz będziecie pewnie mi mówić, pisać w komentarzu, że paliwo się nigdy nie liczy, oleju się nigdy nie liczy. Liczy się, bo to są właśnie koszty eksploatacji motocykla. I to też się bierze pod uwagę. Dużo osób robi błąd, że nie bierze pod uwagę, ile motor pali i to wszystko. Liczą tylko koszty na przykład części i wychodzi im, jakie są tam mniej więcej koszty eksploatacji motocykla przez rok. Ale ja wam mówię, koszty paliwa to jest bardzo istotna rzecz, ponieważ musicie coś zalać do tego motocykla, żeby nim jeździć, nie? Czyli to jest. To są koszty eksploatacji. I przez 6 lat upalania 85 krosikiem, jak jeździcie dość sporo, jeździcie, wierzcie mi, na samym paliwie i oleja, który lejecie do tego paliwa, ewentualnie do skrzyni biegów, kupujecie ten motocykl. I teraz się nie jedna osoba puknie w głowę. Co on gada, nie? Co on gada? Ale wierzcie mi, na samym paliwie i olejach przez 6 lat, co byście jeździli tą 85, kupujecie ten motocykl. Naprawdę mówię wam. Jest nie bez powodu te motocykle kosztują takie pieniądze, te w granicach 12 tysięcy, 12-16 tysięcy złotych kosztuje nowy taki motocykl. Nowy motocykl mniej więcej tyle kosztuje. Nie bez powodu. Jest to motocykl, który lejecie paliwo i to ma latać, kurde, to ma jeździć, to nie ma się psuć, to nie mają być remonty, co ileś tam motogodzin ma się remont robić. Tu się robi remont, jak się coś zepsuje, tak wam powiem. Tu nie masz, że cylinder na przykład wymienia się co 100 motogodzin albo ileś. Tu się robi remont, jak coś się zepsuje. Koszty paliwa, naprawdę, powiem wam, ja w TTR-ce przed każdą jazdą nawet nie odkręcam korka. Wystarczy, że poruszam motorem, jak słyszę, że chlupie, to wiem, że parę godzin na spokojnie na tym pojeżdżę. Jak nie chlupie, tak słabo, po samym tym chlupaniu już oceniam mniej więcej, ile na motorku dam radę pojeździć. Tak wam powiem. No.
No i cóż, no a takie ogólne inne koszty, no to łańcuch, napęd, ogólnie jak macie napęd w tym, zębatki, to kupujcie zębatki jakieś uczciwe i kupcie sobie uczciwy łańcuch, nie jakieś tam dziadostwo, jakieś kurde najtańsze, kupcie sobie do tego motocykla łańcuch jak do typowego crossa, jakiegoś tam Dida NZ3, coś takiego, mocny naprawdę łańcuch, żeby się nie wyciągał. I ten łańcuch naprawdę wam długo wytrzyma i smarujcie ten łańcuch tylko i zobaczycie, że to się wam spłaci, bo będziecie jeździć na tym łańcuchu parę lat, a nie kupicie jakiś tańszy łańcuch, on się wyciągnie, przeciągnie wam zęby na tylnej zębatce i będzie dobrze, że będzie łańcuch do wymiany, będą zębatki do wymiany, nie? Dlatego jak macie taki na przykład motocykl, kupujcie części z, jak najlepsze. No nie, nie w każdym wypadku, ale takie z górnej półki, na przykład a propos napędu, nie? To jakiś uczciwy na przykład łańcuch, uczciwe klocki i zapominacie o tych podzespołach na ładnych parę lat. Olej, ja na przykład wymieniam w skrzyni, jakby to powiedzieć, tak co roku wymieniam, bo to tutaj nie pracuje tych silników, w moich przynajmniej rękach nie katuje go, on tak sobie jeździ na spokojnie, ale, uwaga, słuchajcie mnie teraz, ale zalewam olejem uczciwym, tak wam powiem, oleje z wyższej półki, Motul na przykład 5100, 7100, coś takiego leję. I wtedy spokojnie może sobie ten rok polatać na tym oleju. Bo ten silnik nie jest tak wyżyłowany jak w typowych crossach. No, możecie mnie krytykować, nie musicie mnie krytykować. Ja na to nie będę zwracał uwagi. Ale ja tak robię i wierzcie mi, u mnie motocykle nie cierpią. No, tak samo no, kupisz lepszy napęd do tyłu, zalejesz lepszego oleju i ten motor spokojnie sobie może dłużej popracować, nie? Na danym oleju. I tak co roku w zimie wymieniam olej, zalewam potem nowego i latam sobie kolejny rok. No. Dobra, kończymy ten odcinek, bo schodzimy z tematu. No, w najbliższym czasie może wystawię te motocykle, no raczej MRF-a prędzej na Marketplace. Sprzedam MRF-a, no raczej kanał nie upadnie. Jak nie będzie MRF-ów na kanale, zobaczymy, jakiegoś speedbike'a sobie kupię, może jakiegoś Rometa mniejszego, albo jakiegoś Chińczyka innego. No. Nie musi być na tym kanale MRF. Chyba, że marka MRF sprezentuje mi 80-kę, to będziemy latać 80-ką. Jak nie wyjadę na górkę, no to motor na bara, na plecy motor i wynosimy, nie? Oj kurde, takie coś można było zaaranżować, nie? No, tak żeby speedbike riderem poupalać, nie? 80-kami. Pokazać wam, że też się da. Nie trzeba mieć koniecznie jakiegoś tam kurde z wyższej półki. Na tych mniejszych pojemnościach też się da pobawić. I też da się polatać enduro. Dobra, tyle. Bo zaczyna mi pruszyć śnieg z tej chmury. Bo zimno, wiatr wieje, nie wiem, jest koło zera albo na minusie już. No i dobra, kończymy. Dobra, ja się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym z odcinków. Może wam coś tam, pobawimy się z tym stun skuterem wreszcie. Bo szykuje się tuning jakiś. Będziemy się bawić na tych silnikach, bo nie szkoda. Z jakimś tuningiem. Dobra, ja uciekam, bo zimno. Dobra, na razie, do następnego. Trzymajcie się. Hej.